Cyberpunk 2077 wcielamy się w najemnika, który próbuje zostać legendą w Night City, ale żeby tego dokonać, musimy mieć nie tylko dobry arsenał broni, odpowiednie wszczepy, ulepszenia, ale także dobre haki, dzięki którym szybko i łatwo rozprawimy się z naszym przeciwnikiem z bezpiecznej odległości, więc dzisiaj, moi drodzy, krótki poradnik o tym, jak zdobyć epickie haki, detonacja granatu oraz zamach samobójczy. Przy okazji pokażę wam także, jak zdobyć trofkę Demon w maszynie, a więc zaczynajmy! Aby trofeum nam wpadło, musimy zabić lub obezwładnić 3 przeciwników za pomocą haka detonacja granatu. I przede wszystkim, żeby zrobić to zadanie, będziemy oczywiście potrzebowali szybkiego haka detonacja granatu. Jest to epicki hak, więc nie jest on dostępny od samego początku. Oczywiście istnieje kilka sposobów na pozyskanie go, możemy go sobie wytworzyć, ale do tego potrzebujemy 16 punktów atrybutów w inteligencji i oczywiście odblokowanie perka Hacker Overlord, dzięki czemu będziemy mogli sobie zrobić sami tego szybkiego haka przy użyciu wytwarzania, ale jednak najprostszym i najłatwiejszym sposobem jest po prostu podniesienie go z zabitego Netrunnera, a tych znajdziemy wałęsających się po Pacyfice. To jest najlepsze miejsce, żeby znaleźć tego haka. Jednak, żeby to zrobić, musimy najpierw ukończyć główną misję fabularną Czynnik Ludzki. Dopiero wtedy, po jej zakończeniu, pojawi się szansa, że któryś z nich może upuścić właśnie tego haka, którego potrzebujemy. Musimy też mieć odpowiedni system operacyjny, który to uciągnie, a te możemy sobie zakupić u każdego Ripperdoka. Normalnie detonacja granatów wymaga 11 slotów RAM, ale przy użyciu naruszenia protokołu można obniżyć sobie tą wartość, więc jeśli nie stać was na system z 11 slotami lub ogranicza was do tego jakiś level czy jakieś są restrykcje, pamiętajcie, żeby wyekwipować sobie naruszenie protokołu w hakach wraz z detonacją. Jak już powiedziałem wcześniej, największe szanse na wypadnięcie tego haka mają Netrunnerzy, którzy znajdują się w regionie Pacyfika. I jak już przeniesiemy się do tej lokacji, niedaleko od szybkiej podróży znajdziecie właśnie miejsce, w którym przesiadują Netrunnerzy. Co jest też godne zauważenia, to jest to, że ta grupka respawnuje się, więc jeśli nie wypadł wam ten hak za pierwszym razem, możecie sobie zrobić malutkie kółko dookoła tej lokacji, powrócić do tego miejsca i spróbować sił raz jeszcze. A jeśli wam wypadł za pierwszym razem, to możecie sobie troszkę tutaj pofarmić, powrócić, żeby zdobyć inne epickie haki, jak na przykład zamach samobójczy. Teraz jedynie co nam pozostało, to wyekwipować haka, no i oczywiście poszukać ochotników. Pamiętajcie, musi to być grupka składająca się z 3 osób, bądźcie także pewni, że znajdują się w bliskiej odległości między sobą. Wybieramy haka, a następnie detonację granatu. Także to by było na tyle w moim materiale. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o polubieniach, piszcie swoje opinie w komentarzach, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale.